oczekują na taki okrzyk z kraju. Kiedy już staną na podium, niech usłyszy o tym cała Polska, że cieszycie się Państwo razem z nimi. I teraz ruszyły już na podium. Jeszcze chwila. Po raz drugi w życiu, nie wszystkich oczywiście, bo nie wszystkie były w Turcji, ale spełni się sen, jak to jest dwa razy przyśnić sobie coś cudownego. A jeśli to się staje realnością, to jest po prostu jakiś cud. To są wspaniałe, niezapomniane chwile, także dziewczyny na pewno będą do końca życia, jeżeli już skończą grać w siatkówkę, one będą na pewno często wracały właśnie do takich chwil, jak zdobycie Mistrzostwa Europy, jak zdobycie drugi raz Mistrzostwa Europy. Tak jak Katarzyna Skowrońska, po raz drugi mistrzynią Europy, po raz pierwszy Mariola Zenik. Drugie Mistrzostwo Europy dla Izabeli Bełci. Drugie Mistrzostwo Europy dla Magdaleny Śliwy. Drugie Mistrzostwo Europy Małgorzata Glinka. Po raz drugi złoty medal Mistrzostw Europy na szyi Doroty Świeniewicz. Po raz drugi także Agata Mróz. Po raz drugi największy pechowiec poprzednich Mistrzostw Europy Joanna Mirek. Sylwia Pycia. Ona debiutowała w tych mistrzostwach. Natalia Bamber. I już złota medalistka, ale po raz pierwszy. Milena Rosner, debiutantka w tych Mistrzostwach Europy i kapitan zespołu. Drugi raz uhonorowana złotym medalem Mistrzostw Europy. Ola Przybysz, Andrzej Niemczyk, ten wielki mak polskiej żeńskiej siatkówki. Kocha te baby, umie z nimi pracować, umie z nimi odnosić sukcesy. Kochają też panie Andrzeju, wszystkie baby w Polsce. Złoty medal. Marek Brandt, nieoceniony organizator, nieśpiący po nocach po to, by niczego nie zabrakło siatkarkom. Ireneusz Kłos, trzykrotny wicemistrz Europy jako zawodnik i po raz pierwszy mistrz Europy jako trener. Doktor Jędrasik, który w tym medalu ma szczególny udział. Ileż to z tych naszych dziewczyn chorowało? Dał sobie radę. I Tomasz Karakuła, nieprawdopodobny człowiek, który ma złote ręce, wymasował nasze dziewczyny tak skutecznie, że ma teraz złoty medal. Złote ręce złotego masażysty. Jeszcze jest Adam Malik, nieobecny tutaj, nasz analityk, ale trzeba pamiętać o tym niesamowitym młodym człowieku, który naprawdę zrobił bardzo, bardzo wiele. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, to nie jest żadna pomyłka, to nie są żadne fotomontaże. To są mistrzynie Europy stojące w biało-czerwonych barwach, a więc Polki. Polki po raz drugi mistrzyniami Europy, po raz dziesiąty są medalistkami Mistrzostw Europy. Obroniły ten tytuł. Bach, przepraszam, posługując się słowami Andrzeja Niemczyka. Niczego nie broniły tutaj, one to wywalczyły. W strasznej walce. Bardzo dobrze, że trener wierzy w swoje zawodniczki i przed taką imprezą, gdzie naprawdę zadanie było bardzo trudne dla dziewczyn, czyli obronić ten tytuł mistrzyni Europy, trener powiedział, że on go nie będzie bronił, tylko jedzie go zdobyć. Dziewczyny zdobyły złoty medal, zdobyły nasze serca, po prostu trzeba je kochać, trzeba je naprawdę szanować za to, co uczyniły jako sportowcy, jako ludzie. To są bardzo, bardzo utalentowane. No i najskuteczniejsza. No i proszę bardzo, mamy najskuteczniejszą, najlepszą zawodniczkę naszym zdaniem, nie tylko jak widać Dorota Świeniewicz. My również, proszę Państwa, trzymaliśmy za panią Dorotę kciuki, bo naprawdę w tych mistrzostwach wykonała kawał dobrej roboty. Jej to wyróżnienie indywidualne jak najbardziej się należało. Może tak jak mówiłem, to się nie liczy w momencie, kiedy się nie stoi na najwyższym stopniu podium, ale ona i stoi na najwyższym stopniu podium, jest naprawdę najlepszą zawodniczką tych zawodów, najlepszą zawodniczką Mistrzostw Europy. To proszę mi wierzyć, wyróżnienie dla siatkarza, siatkarki ogromne. Ogromne to jest docenienie tego wysiłku, który wkłada się w grę całego zespołu, ale został ten wysiłek dostrzeżony. Naprawdę
pani Dorota tutaj harowała podczas tych mistrzostw. Wielokrotnie zwracaliśmy właśnie na pracę Doroty i tu jeszcze raz podkreślamy, że to jest naprawdę wynik całego zespołu, a bardzo fajnie, że Dorota została wyróżniona jako najlepsza zawodniczka, biorąc pod uwagę, że nasze dziewczyny też są najlepsze i mają złoto. Inaczej nawet nie wypadało, Izo, żeby nie została nasza zawodniczka wyróżniona jako najlepsza, bo była najlepsza i w dodatku jako złota medalistka Mistrzostw Europy musi być w ten sposób wyróżniona. Wczoraj Alojzy Świderek powiedział po meczu Polek z Rosjankami, że to było Mistrzostwo Świata w Mistrzostwach Europy. My zbliżają się Mistrzostwa Świata, nie mamy nic przeciwko temu, żeby podczas najbliższej imprezy nasze siatkarki zdobyły Mistrzostwo Świata podczas Mistrzostw Świata. Dorota, Dorota, posłuchajcie państwo. No wzruszyła nam się pewnie pani Dorota nieco. I proszę państwa, piękny moment. Mazurek Dąbrowskiego. Dame i gospodo, pozdrawimo sada gospodina Antu Bakovića, predsjednika Hrvatskog. To piękne, to wzruszające, to jest niepowtarzalne. One to powtórzyły po raz drugi, są mistrzyniami Europy. Polska, Polska. Polskie siatkarki są wielkie, są znakomite, są złote, są nasze.